Pytacie o tę farmę, pytacie, a więc jestem. Siema, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś opowiem o kontach farm. Na co, po co, dla kogo. A więc odcinek bardziej dla nowych graczy, szczególnie, że co chwilę ktoś nowy się pojawia z kolejnymi pytaniami, a dzięki takiemu filmowi kolejna odpowiedź w postaci filmu będzie gotowa. Więc jeśli ktoś was zapyta o konto farmę, jak zrobić i tak dalej, to będziecie mogli spokojnie takiej osobie podesłać ten film. Jakieś pytania i bardziej aktualne rzeczy to na Discordzie, na który was serdecznie zapraszam. No i oczywiście subek, łapka w górę, żeby mieć szczęście kolejnego dnia. No i lecimy z odcinkiem. Co to konto farma? Jest to rodzaj konta, które służy nam do zbierania surowców. Na farmie zbieramy złoto, drewno bądź rudę. Many nie zbieramy na farmie, gdyż many przesłać na nasze główne konto nie możemy. Many nie można również zrabować podczas palenia miasta. No i many nie tracimy podczas migracji. We wczesnej fazie gry farma może nam pomóc z surowcami na budynki, z surowcami na badania. W czasie, gdy ja robiłem salę od poziomów 20 do 25, z tego co pamiętam, tam mogą się pojawić jakieś problemy z surowcami, dlatego taka farma może wam pomóc, ale nawet ja jakichś większych problemów nie miałem z tymi surowcami, a idealnym farmerem nie jestem. Więc jeśli gracie aktywnie i w miarę wysyłacie na zbieranie, to nawet bez konta farmy powinniście sobie poradzić z rozwojem. No a mając konto farmę, raczej macie czas, żeby wysłać te jednostki na zbieranie nawet z waszego głównego konta. Ale w razie czego nawet w tym early game, na tym wczesnym etapie, gdy jeszcze rozwijacie swoje miasto, oczywiście może wam pomóc. Farma w late game. Mimo wszystko konta farmy są najbardziej przydatne w późniejszej fazie gry, gdy na waszym głównym koncie już macie budynki na 25 poziomie, badania w sumie pokończone, no i w takim wypadku wasze surowce służą wam jedynie do szkolenia nowego wojska, ale w głównej mierze te surowce będą służyły jednak do leczenia ciężko rannych jednostek. Owszem, mamy w Call of Dragons darmowe leczenie w postaci eliksirów, możemy to darmowe leczenie wzmocnić w politykach. Polityki są dostępne od drugiego sezonu, ale jeśli ktoś chce powalczyć więcej, to same eliksiry mogą nie wystarczyć. Leczenie jednostek za surowce jest dosyć drogie, powiedziałbym. Im wyższy tier jednostek, tym to leczenie jest droższe. Tutaj mamy przykład leczenia jednostek T4. Leczenie jednostek T5 jest oczywiście droższe, ale nawet lecząc jednostki T4, ilość surowców wydanych na leczenie jest tak naprawdę niezliczona. No i tutaj z pomocą przychodzi nam konto farma, ewentualnie 10. Nie no, 10 kont farm to overkill, szczególnie że na waszym głównym koncie, w momencie gdy już korzystacie z farm, to na waszym głównym koncie będziecie zbierali tylko i wyłącznie manę. I tak głównie z nią będziecie mieli problemy, bo resztę surowców, jakieś tam nawet dosyć przyjemne ilości dostaniecie, czy to z bicia mrocznych, czy to z różnych eventów. A z racji takiej, że tej many przesłać nie możemy na główne konto, więc to z nią będziecie mieli głównie problemy. A jeśli macie problemy z innymi surowcami, nie z maną, to znaczy tylko jedno, macie za mało farm. Oczywiście konto farmy możecie używać do robienia duofortów, czy czegokolwiek, co wymaga dwie osoby. Jeśli zalogujecie się najpierw na wasze główne konto, potem zmienicie postać i zalogujecie się na drugim urządzeniu na wasze konto, bądź na jakimś emulatorze, to nie powinno was wylogować z pierwszej postaci i powinniście móc grać na dwóch postaciach jednocześnie. I w ten sposób będziecie mogli sobie robić duoforty, czy cokolwiek tam chcecie. Jak założyć konto farmę? Konto farmę możecie założyć na tym samym mailu co wasze główne konto. Pamiętajcie, że limit postaci przypisanych do tego samego konta maila to 5 postaci do tego samego konta na serwer. Więc spokojnie możecie mieć wasze główne konto i 4 dodatkowe farmy na tym samym mailu. Ale jeśli ktoś woli na osobnym mailu założyć takie konto farmy, to oczywiście może. Mi po prostu wygodniej jest zmieniać postacie niż się przelogowywać. Niech was nie zmyli ten napis o maksymalnie 2 postaciach na serwer. Jest tutaj mowa o tworzeniu postaci, a nie o migracji.
Aby mieć 5 postaci z tego samego maila, musicie nimi migrować na wasz serwer. Natomiast dwie postacie równa się jedno nasze główne konto i jedna konto farma na tym samym serwerze, praktycznie w którym momencie tylko sobie wymarzycie, wtedy możecie stworzyć dodatkową postać na serwerze, na którym jesteście. Ile kont farm potrzebujesz? Każdy indywidualnie powinien podejść do tego pytania. W tych mocniejszych KVK na pewno farmy mogą się przydać. Po pierwsze, żeby nie tracić wojska na głównym koncie w czasie walk z bastionami, w walkach o bramy. No i oczywiście po to, żeby wspomóc się surowcami, żeby nasze główne konto mogło walczyć zdecydowanie więcej. Ale jeśli ktoś jest gdzieś niżej, gdzie nie ma aż tylu walk, albo mu się po prostu nie chce, to oczywiście nie ma obowiązku tworzenia nawet jednego konta farmy. Tak jak mówię, to jest wszystko indywidualne, aczkolwiek konto farma na pewno może takie nasze główne konto wspomóc. No i oczywiście prosta matematyka, jeśli chcecie mieć więcej niż 4 farmy, musicie zakładać nowe maile. Ja sam póki co planuję zrobić 4 farmy, ale zobaczę, czy mi się będzie chciało. 4 z tego względu, co wcześniej wspomniałem, że możemy mieć 5 postaci przypisanych do jednego konta na tym samym serwerze, ale zobaczę, czy mi się będzie chciało grać aż 4 farmami. No i oczywiście zobaczymy, czy 4 farmy wystarczą, bo tutaj wiele czynników może mieć wpływ na to, ile farm ostatecznie będę miał. Kto wie, może 3 farmy mi wystarczą, jedna na złoto, jedna na drewno i jedna na rudę, a głównym kontem już od dawna zbieram tylko i wyłącznie manę. Zobaczymy, co przyszłość pokaże. Sam jeszcze nie wiem, ile farm będę potrzebował, żeby skupić się głównym kontem tylko i wyłącznie na farmieniu many. Także na to pytanie jeszcze odpowiemy sobie w przyszłości, ile farm jest tak optymalnie. Jak rozwijać konto farmę? Polecam nie szaleć z mocą. Odblokujcie sobie co najwyżej jednostki T4 piechoty, żeby uzupełniać garnizon czy rally swoją farmą, żeby jednostki z waszych głównych kont nie ginęły w walkach na bramach czy bastionach. Pamiętajcie również o tym, żeby moc na waszej farmie nie przekraczała 15 milionów, gdyż od 15 milionów takie konto, nieważne czy to jest farma czy nie, wlicza się w ilość ogólnych kont na serwerze, przez co zwiększa wam niepotrzebnie moc, no i zabiera miejsca na serwerze, które mogliby zająć normalni gracze. Dlatego pamiętajcie, żeby nie przekraczać 15 milionów mocy na waszych farmach. Na moim przykładzie, tak jak mówię, ja będę się starał tutaj odblokować jednostki T4 piechoty. Po odblokowaniu jednostek T4 kończymy robić jakiekolwiek badania, żeby tej mocy sztucznie tutaj nie nabijać. Natomiast jeśli chodzi o szkolenie jednostek, to jeśli chodzi o jednostki, to w pierwszej kolejności na farmie będę szkolił pracorożce, żeby każdy z mój legion był wypełniony pracorożcami, żeby otrzymywać bonus przy wyczerpaniu punktu zasobów. No i na farmie oczywiście nie obchodzi nas pasek PDW, CP, nie obchodzą nas żadne artefakty, nie obchodzą nas rozmowy z bohaterami, nie obchodzi nas na farmie praktycznie nic poza właśnie rozwinięciem konta w taki sposób, żeby mieć tutaj jednostki T4, żeby wypełniać rally i garnizon. No i w taki sposób, żeby wysłać legion pełen pracorożców, który nam zbierze cały tutaj punkt zasobów za jednym razem. Poza tym na farmie jedynie puścimy sobie budynek, wysyłamy na zbiory i opuszczamy takie konto farmy. Naprawdę nie traćcie swojego czasu na farmach. Naprawdę róbcie tylko absolutne minimum na farmach. Ja wiem, że to jest tylko kilka kliknięć, ale tak czy siak potrafi coś takiego wymęczyć, obciążyć psychicznie. Także jeśli zakładacie farmy, to również róbcie to z głową. Pokażę wam może jeszcze w praktyce, jak założyć takie konto farmy. Tak jak mówię, możecie sobie założyć nowy adres e-mail i tam poprzez stworzenie nowego konta stworzyć sobie farmę, aczkolwiek ja preferuję stworzenie farmy poprzez utworzenie nowej postaci. Klikacie sobie utwórz nową postać, nie klikacie nic zalecanych, tylko na początku wybieracie sobie wasz serwer i tam możecie stworzyć waszą postać. Jak widzicie, tutaj mam 2x2, więc ja już tutaj nie stworzę.
ale jeśli macie 1 na 2, wtedy możecie stworzyć waszą farmę na waszym serwerze. Resztę farm, resztę postaci musicie stworzyć na innych serwerach i dopiero w oknie migracyjnym będziecie mogli przejść na wasz serwer. Na mój serwer migracja póki co jest niemożliwa, więc momentu migracji również musicie tutaj pilnować. Tak wygląda zakładanie i przechodzenie swoimi farmami na nasz serwer. Pokażę wam jeszcze, jak przesłać surowce. Jest to podstawa, ale żeby ten filmik był dopełniony do końca, pokażę również to. Najlepiej, jak wasza farma jest blisko waszego miasta, wtedy klikacie sobie na wasze miasto, wsparcie i suwakiem przesyłacie maksymalną ilość, jaką możecie. Oczywiście nie możecie wyzerować swojej farmy, gdyż wasz magazyn będzie ochraniał wasze surowce. Możecie wysłać tylko te surowce, które tej ochrony nie mają. No niestety nie wyślę tych 145 milionów rudy na swoje główne konto. Natomiast jeśli chcecie się przelogować z konta na konto, to klikacie sobie to, klikacie sobie przełącz konto i tutaj nie musicie wpisywać waszego adresu e-mail. Klikacie sobie czy to Google, czy to Facebook, zależy z czym macie powiązane wasze konto, z którym chcecie się, na które chcecie się zalogować. Klikacie to i wtedy was przenosi, wybieracie sobie konto i logujecie się na to, na które chcecie. Jaka frakcja na konto farmę? Jeśli pomyślałeś o ludziach, to w tym momencie mnie zawiodłeś. Na konto farmę tylko i wyłącznie orkowie, ze względu na dodatkowe surowce po zebraniu całego punktu zasobów. Po takim wyczerpaniu punktu zasobów dostajemy dodatkowe 5% całości. Niby niewiele, ale to zawsze jakiś dodatek. Ci, którzy myślą, że ludzie są lepiej opłacalni na konto farmę, są w naprawdę w dużym błędzie. Wiele osób myśli, że ludzie są lepsi ze względu na prędkość zbierania, którą tutaj widzimy, plus 10%, ale na farmie i tak nie odczujecie tych 10%, gdyż i tak raczej nikt z was nie będzie pilnował, kiedy te jednostki wrócą do miasta, żeby wysłać je ponownie. A żeby skorzystać z tych 10% szybszego zbierania, musielibyście pilnować wasze legiony, kiedy wracają ze zbierania, żeby wysłać je od razu ponownie do kolejnego zbierania. Tylko w takim wypadku mielibyście jakąś wartość z tych dodatkowych 10% prędkości zbierania. A umówmy się, nikt normalny nie pilnuje kont farm i nie puszcza ich od razu w tym samym czasie, w którym wracają. Dlatego na konta farmy tylko i wyłącznie orkowie, którzy gwarantują wam plus 5% zebranych surowców. Mam nadzieję, że nic ważnego nie pominąłem. W tym filmie to by było na tyle. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.